jestem trochę zdenerwowana, bo ja co prawda na co dzień jestem nauczycielem akademickim, więc jestem przyzwyczajona do mówienia do dużej grupy osób. Niemniej właśnie dlatego, że jestem nauczycielem akademickim, to nie jestem przyzwyczajona do tego, że ktokolwiek mnie słucha, więc to będzie nowość. A dzisiaj chciałabym wam poopowiadać, a właściwie pochwalić się, że posiadam dwa główne osiągnięcia życiowe. I pierwsze jest takie, że potrafię wyestymować współczynnik regresji dla niemal każdego modelu statystycznego. A drugie jest takie, że widziałam absolutnie wszystkie 18 sezonów serialu Ojciec Mateusz. To są moje dwie pasje. Z jednej strony ta statystyka... Dziękuję! Znaczy, boję się spytać, na które osiągnięcie klaszczecie, ale dobra. To są moje dwie pasje. Z jednej strony statystyka, z drugiej strony z jakiegoś powodu wzrusza mnie ten ksiądz, który tam sobie pedałuje i łapie przestępców. I w związku z tym zastanawiałam się ostatnio, co by było, gdyby to połączyć. To znaczy, co by było, gdybyśmy stworzyli serial kryminalny w edycji dla statystyków. No i jak wymyśliłam, tak zrobiłam. Słuchajcie, nasz serial wyglądałby tak. Mielibyśmy CSI Statistics. Ja tutaj wkleiłam twarz człowieka, która nic wam nie mówi, ale ja wam zaraz podam jego nazwisko i ono też wam nic nie powie. To jest William Gossett. William Gossett stworzył najbardziej znany test statystyczny świata, czyli test studenta do porównywania średniej dwóch grup. Ale ciekawostką jest to, że on wcale nie pracował na uczelni. On pracował w browarze Guinness w Dublinie i stworzył ten test w bardzo konkretnym celu. Po to, żeby sprawdzać, czy absolutnie każde piwo, które opuszcza browar Guinness, jest tak samo dobre jak ten browar wzorcowy. Czyli to jest człowiek, któremu zawdzięczamy z jednej strony bardzo dobry test statystyczny, z drugiej strony zawdzięczamy mu dobrego browara. On totalnie zasłużył na rolę w naszym serialu i w naszym serialu będzie grał zwłoki. I teraz tak, mamy pierwszy odcinek. Idzie sobie policjant ulicą, nagle odbiera telefon, że halo, proszę przyjechać, bo było morderstwo. No i on jedzie na miejsce zbrodni, patrzy, William Gossett nie żyje. No i podchodzi do lekarza patologa i mówi, a panie patologu, a co tutaj się wydarzyło? A patolog mówi, a Gossett umarł. A policjant mówi, no dobra, no ale dlaczego on właściwie umarł? A patolog mówi, a wie pan, on z żalu umarł, bo to jest statystyk, i przeczytał, że ktoś w internecie w dyskusji o faktach naukowych napisał, to musi być prawda, u mnie się sprawdziło. Znaczy, ja mam w sobie głębokie przekonanie, że za każdym razem, gdy czytam takie zdanie, to obumiera mi kawałek nerki. A najczęściej takie zdanie możemy znaleźć we wszelkich dyskusjach dotyczących przewidywania płci dziecka. I tam zawsze jest post jakiejś Heleny z Elbląga, która mówi, że koleżanka kuzynki listonosza jej matki, to jej mówiła, że jak ona całą ciążę będzie chodzić tyłem, to urodzi dziewczynkę. Czy to prawda? I pod tym postem mamy szereg odpowiedzi. Cześć Helena, to prawda. Ja całą ciążę chodziłam tyłem i mam córkę. U mnie się sprawdziło. Siema Helena, ja tyłem to nawet na Giewont w ciąży weszłam i teraz mam trzy córki, u mnie się sprawdziło. No sprawdziło się, a ponieważ ja studiowałam statystykę, to potrafię wam policzyć prawdopodobieństwo, z jakim to się sprawdziło. To oczywiście będzie wymagać zaawansowanej matematyki, będziemy musieli sięgnąć po logarytmy naturalne, być może trochę pocałkować, czy nie. Czy prawdopodobieństwo jakiegokolwiek zdarzenia liczymy ze wzoru liczba zdarzeń sprzyjających, czyli w tym wypadku porodów, 1, podzielić przez liczbę wszystkich możliwych zdarzeń, czyli dziewczynka lub chłopiec, 2, 1 podzielić przez 2, Helena, masz 50% szans, że urodzisz dziewczynkę, nieważne, czy będziesz chodzić przodem, tyłem, czy bokiem. To, że coś przytrafia się nam, nie jest wystarczające, by móc uogólnić ten wniosek na resztę populacji. Niemniej niestety jest tak, że gdybym spytała paru ludzi, okej, a ile takich Helen z Elbląga potrzebujemy, żeby nasze wnioski dało się uogólnić, to większość ludzi powie jak najwięcej. I to też nie jest prawda. Wyobraźcie sobie, że chcecie sprawdzić, ile procent Polaków to katolicy. I wpadacie na epicki pomysł, że sprawdzicie to w ten sposób, że pójdziecie sobie w pewną niedzielę pod kościoły, a następnie każdego człowieka, który będzie wychodzić z tego kościoła, będziecie pytać, czy jest wierzący.
I teraz wy sobie to wyobrażacie i ja nie muszę, bo serio ktoś to zrobił. I wyobraźcie sobie, 98% Polaków to katolicy. A 2%, nie wiem, zgubiło się, szukało toalety w tym kościele. No ale... Ale rozumiecie, nieważne, jeśli będziecie pobierać próbę badawczą, czyli grupę osób, którym dajecie ankietę w taki sposób, stojąc pod tym kościołem, to nieważne, czy przypytacie 5 osób, 500 czy 500 000, wasze wyniki są tak samo bez sensu. I tutaj mam dobrą wiadomość, zarówno dla waszych prób badawczych, jak i dla waszych związków. Słuchajcie, wielkość naprawdę nie ma aż takiego znaczenia, ale jakość już tak. A czasem jest tak, jak w Niemczech w 2013 roku, że mieli bardzo dużą próbę 7500 domostw. Rozdali im ankietę i pytali ich o szereg rzeczy. Gdzie pracujecie, jakie macie nawyki, jak podróżujecie do pracy. Następnie przeanalizowali te dane i znaleźli coś bardzo ciekawego. Słuchajcie, okazało się, że ludzie, którzy uprawiają seks 4 razy w tygodniu lub częściej, zarabiają o 3,4% więcej niż pozostali. I to było świetne odkrycie. Znaczy gazety natychmiast je podchwyciły i zaczęły ogłaszać, że uprawiaj więcej seksu, a zarobisz więcej. No i jak ja podaję ten przykład u siebie na wykładach, to tutaj robię przerwę taktyczną, bo połowa moich studentów już jest za drzwiami. Tak? Oni już są w drodze do akademika w trosce o swoją finansową przyszłość, ale jakby poczekali chwilę, to zrujnowałabym im życie. Bo to, że istnieje związek pomiędzy dwoma zmiennymi, nie znaczy, że jedno powoduje drugie. I podam wam bardzo intuicyjny przykład. Istnieje udowodniona i bardzo silna korelacja pomiędzy liczbą sprzedanych lodów i liczbą utonięć. Ale czy to oznacza, że od dziś musicie jeść lody w kapoku? Czy być może istnieje trzecia zmienna, która wyjaśnia to zjawisko i są to wysokie temperatury? Gdy jest lato, gdy jest ciepło, ludzie kupują więcej lodów, częściej też wchodzą do wody i niestety czasem toną. Ale to nie znaczy, że już do końca życia musicie jeść rożki w towarzystwie Dawida Hasselhoffa. No i dobra, wróćmy do naszego przykładu. Uprawiaj więcej seksu, a zarobisz więcej i spróbujmy dowiedzieć się, co tutaj się stało. I to wy będziecie musieli się tego dowiedzieć, bo to wy zagracie o 200 000 zł. Jaki jest związek pomiędzy seksem a zarobkami? Macie 4 opcje. Opcja pierwsza jest taka, że rzeczywiście im więcej seksu, tym większe zarobki. Może być tak, że jak Julian ma dobrze w domu, to mu się do tej chałupy śpieszy, pracuje 100 razy bardziej wydajnie i dostaje podwyżkę. Może tak być. Opcja B, im wyższe zarobki, tym więcej seksu. Może jak Julian przychodzi do domu i krzyczy od progu, że jest milionerem, to Halinie płoną lędźwia. Może tak być. Opcja C, istnieje inna zmienna wyjaśniająca, tak jak w naszym przykładzie z lodami. Tutaj mogło to być na przykład zdrowie lub określone cechy osobowości. No i opcja D, istnieje inne wyjaśnienie tej korelacji, wliczając w to przypadek, bo takie przypadkowe korelacje również w naturze istnieją. Dobra, wasza kolej. Kto twierdzi, że A? Okej. Okay. Kto twierdzi, że B? Okej, okay. Parę osób na płonące lędźwia Haliny, spoko. Kto myśli, że C? Bardzo dużo osób, a kto myśli, że D? Mhm. I wszyscy, którzy w tej chwili podnieśli ręce, wygrali 200 000 zł. Bo zapomnieliście o tym, że ludzie to kłamczuszki. I istnieje coś takiego w badaniach ankietowych, co nazywamy efektem społecznych oczekiwań. I on polega na tym, że istnieją takie czynności czy zachowania, których częstotliwość w ankietach lubimy zawyżać w stosunku do wartości prawdziwej. Na przykład wszelkie praktyki religijne, wszelkie praktyki prozdrowotne. Tak? Pytacie ludzi, czy jedzą zdrowo i nagle okazuje się, że wszyscy jedzą szyszki i przegryzają jarmużem. Albo, i to będzie totalnie o mnie, jak często chodzi pani na siłownię? 5 razy. W życiu była.
No i mamy też takie zachowania, których częstotliwość lubimy zaniżać. Na przykład wszelkie przekonania i zachowania dyskryminacyjne albo stosowanie wszelkich używek. No a jak jest z tym seksem i liczbą partnerów seksualnych? I to jest super ciekawe, bo kobiety lubią tą liczbę zaniżać, a mężczyźni zawyżać. Dlatego jeśli spojrzymy na nas w przykład, to nie jest prawdą, że uprawiając więcej seksu zarobicie więcej. Ale prawdą jest, że z wielu różnych powodów to mężczyźni zarabiają więcej od kobiet i mężczyźni też uprawiają więcej seksu, albo przynajmniej tak deklarują. Ale nie jest tak, że wiecie, dzisiaj pójdziemy w tango, a w poniedziałek wszyscy dostaniemy podwyżkę. Choć możecie próbować, jak chcecie. I takich dziwnych, śmiesznych, głupich przykładów w nauce jest bardzo dużo. Na przykład był sobie taki człowiek, Franz Messerli, i on sobie wymyślił, słuchajcie, że jak ludzie będą jeść więcej czekolady, to będą mądrzejsi i zaczną zdobywać więcej nagród Nobla. I jego hipoteza była taka, że jak jemy czekoladę, to to wpływa na nasze funkcje poznawcze, my szybciej i lepiej myślimy, no i zaczniemy zdobywać te Noble. No i całkiem spoko, bo wszyscy mieliśmy w życiu głupie pomysły, no ale nie wszyscy publikowaliśmy je w międzynarodowych czasopismach. A Messerli tak. I jak on to zrobił? No więc było tak. Po pierwsze wziął sobie czekoladę, spożycie czekolady w kilogramach na osobę w każdym kraju. Po drugie, sprawdził liczbę laureatów Nagrody Nobla w danym kraju i podzielił ją przez 10 milionów po to, żeby wystandaryzować tą zmienną, czyli żeby móc porównywać ze sobą kraje o różnej wielkości. A następnie sprawdzał. I patrzcie na to. Mamy Chiny. Mało czekolady, żadnego noblisty. Mamy Stany Zjednoczone. Gdzieś tam połowa stawki. I teraz patrzcie na to. Szwajcaria. I teraz pokażę wam wszystkie kraje. Wszystkie kraje wyglądają tak. I tu zachodzi coś, co ja nazywam patriotyzmem danych, bo wszyscy natychmiast szukają swojego kraju. Polska jest tam na końcu stawki. Mamy bardzo niskie spożycie, znaczy niskie spożycie czekolady i niewielu noblistów. Potrafię to wyjaśnić. To jest badanie z 2012 roku, więc ja już wtedy wyjechałam z kraju. Ja byłam w Irlandii i Irlandia tam jest wysoko, więc nie ma za co Irlandią. Niemniej, jeśli spojrzycie na ten graf, to widzicie, że coś tutaj się dzieje. I to nazywamy w statystyce korelacją pozytywną. To znaczy, że wraz ze wzrostem jednej zmiennej wzrasta druga zmienna. Im większe spożycie czekolady w danym kraju, tym większa liczba laureatów Nagrody Nobla. Ciekawostka. W statystyce możemy nie tylko stwierdzić, czy taki związek istnieje, ale również sprawdzić, jak on jest silny. I żeby to zrobić, musielibyśmy policzyć współczynnik korelacji Pearsona. Dla korelacji pozytywnej on przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie 0 oznacza totalny brak korelacji. A w naukach społecznych absolutnie wszystko powyżej 0,3 uznaje się za silną korelację. To jak myślicie, ile było tutaj? 0,8 prawie. Ekstremalnie silna korelacja. I tutaj Messerli skończył swój artykuł wnioskiem, aha, coś jest na rzeczy. Zapraszam do sklepów, bierzcie czekolady i zdobywajcie Nobla. Ale nie do końca miał rację, bo w statystyce mamy sposoby na to, by takie korelacje i związki przyczynowo-skutkowe sprawdzać. I by to zrobić, potrzebujemy czegoś, co ja kocham najbardziej na świecie, na równi z ojcem Mateuszem, i to jest regresja statystyczna. Ciekawostka. Regresję statystyczną wymyślił Sir Francis Galton, który był kuzynem Charlesa Darwina, tego od ewolucji. Co ja uważam za świetną anegdotkę, bo totalnie to sobie wyobrażam, jak oni siedzieli przy Wigilii i jeden opowiadał o regresji, a drugi o pochodzeniu gatunków, a matka chciała tylko pierogi zjeść w spokoju, ale nie wyszło. A o co chodzi w regresji? Ona pozwala nam sprawdzić związki pomiędzy więcej niż dwoma zmiennymi. Czyli jeśli chcemy wiedzieć, od czego zależy liczba noblistów, no to dobra, chcemy sprawdzić, czy od spożycia czekolady. No ale ja bym powiedziała, że PKB danego kraju, czyli bogactwo, też może tu mieć znaczenie. No i jeszcze będziemy kontrolować dla średniej temperatury, która no, raczej nie ma znaczenia dla noblistów, ale na spożycie czekolady pewnie tak. I słuchajcie, współczynnik regresji dla czekolady w tym równaniu wynosi 0,014.
Ja wam wyjaśnię w bardzo prostych słowach, co to znaczy. To znaczy, że gdyby absolutnie każdy człowiek danego kraju zjadł dodatkowy kilogram czekolady, to otrzymalibyśmy w zamian 0,014 noblisty. I naszkicowałam wam to, to by wyglądało tak. Taki czubek głowy. A jeśli spojrzymy na wszystkie współczynniki regresji, ja już nie będę ich szczegółowo omawiać, ale okazuje się, że największe znaczenie dla noblistów ma jednak to PKB. Gdy kraje są bogatsze, pewnie mają większe nakłady na edukację, na stypendia, na infrastrukturę naukową. Niemniej znowu nie, jeśli zaczniecie jeść czekoladę, to niekoniecznie skończy się to Noblem. I wszystkie przykłady, które wam pokazałam, one tak naprawdę opierają się na tych samych błędach we wnioskowaniu. I błędach we wnioskowaniu o związkach przyczynowo-skutkowych. Takich błędów jest w internecie mnóstwo. I teraz mam złą wiadomość. Wszystko, co wam za chwilę pokażę, naprawdę znalazłam w internecie. Słuchajcie, okazuje się, że wzrost ceny bekonu zwiększa liczbę rozwodów. Okazuje się, że życie w biedzie zwiększa rozmiar penisa. A tutaj to mnie najbardziej interesuje, jak ten człowiek wpadł na temat tego badania, nie? Że on tak sobie wstał rano i o, co ja sobie sprawdzę dzisiaj? Biedę i penisa, no spoko. Co jeszcze? Cieciorka wszyta pod skórę leczy raka. I słuchajcie, USG w ciąży powoduje leworęczność. Ej, ale bez stresu, tylko u chłopców. No i widzicie, gdy wchodzimy już na tematy medyczne, to czasem przestaje być śmiesznie. Bo jeśli oglądaliście jakikolwiek film katastroficzny, nieważne czy o dinozaurach, czy o epidemii, to one wszystkie zaczynają się tak samo. Tam na początku zawsze jest jakiś naukowiec, który mówi wszystkim, że wydarzy się katastrofa, a wszyscy go ignorują. I te wszystkie przykłady, które ja wam pokazałam, one nie wymagają zaawansowanej edukacji matematycznej. Ja w ogóle uważam, że edukacja nie jest droga. Ale gdy jej zabraknie, to w chwili obecnej, w XXI wieku, 29% zgonów dzieci do lat 5 są wywoływane przez choroby, na które znamy szczepionki. Nie tylko dlatego, że w niektórych krajach nie mamy do nich dostępu. Również dlatego, że niektórzy decydują się nie szczepić swoich dzieci, dlatego że swego czasu ktoś puścił w świat fałszywą informację, jakoby szczepionki powodowały autyzm, a później sprawy wymknęły się spod kontroli. Bo bardzo często tam, gdzie w grę wchodzą emocje, pierwszym zakładnikiem stają się fakty. A gdy mówimy o szczepionkach i o innych tematach medycznych, no to w tym kontekście edukacja nie jest droga, ale ignorancja może nas już bardzo dużo kosztować. Dziękuję bardzo.